89 FM. Akademickie Radio Centrum. Magazyn Podwójna Krótka. Witamy jak zawsze. Maciek Dziedzic. Patryk Masłowski. A dzisiaj naszym gościem Krzysztof Igła-Ignaczak. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Postać, której przedstawiać nie trzeba. Cieszę się, bo poprzednio jak Igła był tutaj, nie zdążyłem przedstawić. Gość przedstawił się sam. Tym razem jestem trochę szybszy. Krzysztof, witamy bardzo serdecznie. Dziękujemy, że po raz kolejny tutaj zgodziłeś się gościć u nas w studio. Bieżące tematy, od tego zaczynamy, bo za nami spore wydarzenie. W miniony weekend Puchar Polski w rozgrywkach w Tauron Arenie Krakowskiej. Sporo ludzi na trybunach, ciekawe wydarzenie. Powiedz, jak to z twojej perspektywy wyglądało. Mamy niespodziankę, jeśli chodzi o zwycięzcę. Oczywiście trofeum zniesione przez grupę Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Nie nazwałbym tego niespodzianką, natomiast na pewno spodziewałem się w takich przedmeczowych, jakichś tam turniejowych analizach, gdzie ktoś tam do mnie zadzwonił, oczywiście zapytał. Obstawiałem, że w finale jednak zagra nasza Resovia, a właśnie z Kędzierzynem. Nie wiedziałem, jaki będzie wynik, patrząc po ostatnich wynikach Asseco, chciałoby się powiedzieć, że byli na fali wznoszącej, grali naprawdę bardzo równo i przez cały ten sezon grają bardzo dobrą siatkówkę, równą siatkówkę i liczyłem na to, że faktycznie to właśnie Resovia po tych 30 paru latach niebytu rzeszowskiego klubu i w ogóle Pucharu Polski w Rzeszowie, uda się zdobyć to trofeum, ale takie jest życie. 36 lat czekamy, troszkę jeszcze niestety poczekamy. No to chyba tata chyba ostatni puchar zdobywał tutaj kolegi redakcyjnego. No nawet był MVP. No właśnie, także... Na strychu widziałem jego nagrodę MVP, jaką widziałem w tym roku, jak Olek Śliwka odbierał nagrodę MVP, kolejna teczuszka, kolejna jakaś paczuszka i tak dalej, a tata ma taką ładną ciupagę z wyry, to najlepszy zawodnik Pucharu Polski na strychu. No, słuchajcie, czas biegnie nieubłaganie, jesteśmy bardzo... że tak powiem, profesjonalni w działaniach. Trzeba przyznać, że oprawa całego pucharu i kibice, którzy dopisali, bo ciężko było się zastanowić i wiedzieć, czy faktycznie będzie ta frekwencja tak duża i taka liczna grupa kibiców, załóżmy z jednej, z drugiej strony, z trzeciej, ale też takich kibiców postronnych przyjdzie, bo Tauron Arena jednak do wypełnienia jest ciężkim kawałkiem chleba, bo to jest bardzo duża, potężna hala, ale trzeba przyznać, że naprawdę widowisko chyba mogło się podobać w obrazkach telewizyjnych, na pewno wyglądało to bardzo fajnie, a jeszcze lepiej wyglądało to na żywo z trybun, tak jak mówię. Fajna rywalizacja pomiędzy klubami kibiców, jednych, drugich, trzecich, którzy przyjechali wspierać swoje drużyny, plus dodatkowo jeszcze postronni kibice, którzy włączyli się do zabawy, więc naprawdę oprawa, zresztą chyba Łukasz Kaczmarek w którymś z wywiadów powiedział, że tą ostatnią piłkę to czuł się, jakby to był mecz reprezentacji Polski. No, nie odbiegało to, tak? Poziom sportowy, można powiedzieć, niezadowalający. Znaczy z tego względu, że wyniki takie, jakie były, nie? Ja myślałem, że może będzie troszeczkę więcej walki, że to będą tiebreaki, jakieś takie mecze, że będzie po 3-2, może 3-1 po ciężkich jakichś tam walkach, a tutaj każdy mecz się kończył 3-0, 3-0, 3-0 i trochę chyba taki niedosyt pozostał, żeby jeszcze jednak powalczyli trochę dłużej na tym parkiecie, bo widowisko było bardzo fajne. Wiesz co, ale tak zanim przejdziemy do naszej Resovi, to nawet tak skupiając się na samym finale, bo o tym meczu Zaksy z Zawierciem, to tak trochę wydaje mi się przykro mówić, bo tam w ostatnim momencie tak wykruszył się ze składu Tavares, który jest widać było nawet na boisku, że był dużą wyrwą dla zespołu Zawiercia, ale skupiając się na samym finale, to powiem Ci szczerze, że już po pierwszym secie myślałem, jak Jastrzębie prowadziło tymi 4 punktami i 23, zresztą 20 prowadziło też i przegrało tego seta, nie podniosło się. Po czym w drugim secie oni znowu prowadzenie, znowu tak Zaksa ich dogoniła, dogryzła, zagryzła, wygrała i myślę sobie, dobra, to trzeci set to już do 17 będzie, a Jastrzębie i tak podjęło jeszcze tą rywalizację, więc widać, że ta drużyna, która dzień wcześniej, może powiedzieć, że się wystrzelała na Resovi? Skoro tak... Wiesz co, ja to powiem tak szczerze, że czy się wystrzelała? No nie, na pewno Jastrzębianie wyszli mocno naładowani, tak widać było, że po prostu zwarli szyki i zrobili wszystko po tym ostatnim takim okresie, w którym się mówiło, że ta gra ich faluje, narzekało się na jednego, na drugiego, na trzeciego, że to może nie prezentują takiego poziomu, że Toniuti to już nie jest ten Toniuti, którego żeśmy oglądali. Tutaj widzieliśmy obraz Jastrzębia, które naprawdę miało tą motywację, wiedziało, po co przyjechało. Natomiast w tym finale, żeby nie brzydko powiedzieć, że się, co się stało, że się nie udało. To przecież Jurek Glader i Kuba Popiewczak, widziałem też w wywiadach, wprost w męskich słowach określili to, w jaki sposób
przegrali. Tak? Oni najlepiej czują, co tam się tak na dobrą sprawę wydarzyło. I ja będę też tak chyba myślał o tym, że jednak istnieje coś takiego, jak taka sfera takiego niemocy z graniem z mistrzem. Że jednak tam z tyłu głowy gdzieś ta Zaksa na końcu, nie wiem czy pamiętacie, może nie pamiętacie młodsi tutaj słuchacze, którzy dopiero gdzieś tam wchodzą w oglądanie siatkówki na takim poziomie, no to nasza Resowia za moich czasów, bo to już możemy powiedzieć i oczywiście nienawidzę jak się wraca do tego, że za moich czasów i tak dalej, ale było coś takiego, że my nawet grając średnio wygrywaliśmy, że ta, w końcówkach setów był paraliż po stronie przeciwnika, nie? Że oni gdzieś tam z tyłu głowy mieli zakodowane, że no po drugiej stronie stoi Jaseko Resowia, tam jest Akrem, tam jest Ignaczak, tam są Grozery i tak dalej, jest paru gości i co by nie zrobili, to i tak zrobią jakoś magicznie, że przegramy. No, no bo może grają na drugim biegu, a wrzucą trzeci, czwarty i wtedy już i wydaje mi się, że Zaksa przez te ostatnie lata zbudowała w sobie taką magiczną moc, to przekonanie takiej o tej mistrzowskiej jakiejś takiej umiejętności wygrywania, bo to trzeba mieć taką umiejętność. To jest takie właśnie te momenty ważne w setach, no widzisz, 20-14, 20-15, 20-16, tak? I nagle 4 punkty straty, nagle nie wiesz, co się dzieje, wiesz, wpadasz w jakiś dziwny amok i tak na dobrą sprawę dzisiaj chłopaki pewnie z Jastrzębia, jak tak oglądną jeszcze raz to spotkanie, to dojdą do wniosku, że Jezus Maria, to nie my na boisku, nie? Wiesz, że jakby mogli dzisiaj zagrać go. Wiele meczów takich rozgrywałem w swojej karierze, że był taki żal wewnętrzny do siebie, że Jezus Maria, dajcie mi jeszcze jedną szansę, której nigdy nie będzie do rozegrania tego samego spotkania, bo wiesz, że rozegrałby się zupełnie inaczej. A tutaj, no niestety, wyszło jak wyszło, no jednak Zaksa potrafiła być nieustępliwa i myślę, że to chyba transfer jednak Bartka Bednoża dużo dał Zaksie, bo Zaksa gdzieś spisywana już na straty bardziej właśnie z braku jednego takiego silnego elementu, no bo umówmy się, że tutaj załóżmy Wojtek Rzeński to jest bardzo fajny, solidny zawodnik, ale nie dający może takiej jakiejś jakości. Staszewski też jest takim zawodnikiem bardzo solidnym, ale czy do walki o te najwyższe cele? Duży znak zapytania. Musieliby być w znakomitej formie, żeby faktycznie przeciwstawić się kolejnym jakby elementom innych zespołów, innych drużyn. A tutaj no, wejście Bartka jednak też dało im taką pewność siebie, no my Bombardiera jednego z najlepszych na świecie, tak? Ta pewność ich też rosła. No i fenomenalne Śliwa, nie? To jest chyba chłopak, który jest stworzony do grania jakichś takich meczy o finałów, tak? Stworzony do grania o coś i pod ogromną presją, tak? Pod ogromną presją i pewnie znowu będą wywody kibiców, że się Śliwka nie nadaje, że przecież on nie powinien grać, ale już niejednokrotnie nam Olek pokazał, że w tych takich ważnych, kluczowych spotkaniach potrafi się zmobilizować. To tak money time player, nie? Ale to tak powiem ci, że oddając jeszcze cześć zwycięzcom przez te parę minut, to nawet rozmawiałem z jedną osobą tutaj, pozdrawiam mojego teścia, bo on mówi, widzisz Patryk, ta Zaksa wygrywa już od tylu lat, ale jak ja pamiętam, no to nie jest ten sam skład, co był parę lat temu. I koniec końców oni mają tę umiejętność wymiany może nie całego zespołu, ale tych pojedynczych elementów, bo był to Niotti, jest Janusz, był Dero, jest Śliwka, był Semeniuk, teraz jest Bednosz, był Kochanowski, teraz jest Paszycki, Huber, który zagrał dobry finał, był Zatorski, jest Szodzi, nie? I ta umiejętność wymiany, no faktycznie chyba Bartek Bednosz i ten transfer, no można powiedzieć, szczęśliwie się poukładały losy dla Zaksy, że się udało ten transfer dopiąć. Jak to dzisiejsza młodzież mówi, był tym game changerem dla Zaksy, która no była tym na czwartym miejscu w tabeli w rundzie zasadniczej, jest, tak? A Bartek tutaj zmienia całkowicie postać rzeczy już w kontekście rywalizacji i wydaje mi się, że już powoli się chyba też patrzą za siebie te drużyny, które są na samej górze, z kim będą mogły w play-offa grać, bo może być różnie, prawda? Ale tak jeszcze wracając do tego finału, to powiem ci szczerze, że ja nie jestem wielkim miłośnikiem czytania statystyk, ale mimo wszystko to mi się rzuciło w oczy, jeżeli chodzi o lewe skrzydło Jastrzębia. Oni przegrali 26, 24, 29, 27, 25, 23, a jak popatrzymy na lewe skrzydło, tutaj sobie specjalnie zaznaczyłem, to tak, po kolei Rafał Szymura, 12% w ataku, jedna piłka na 8 skończonych. Tomek Fornal, 25% w ataku, 6 na 24 skończonych. Trevor Klewno, 38%, 5 na 13. Oni praktycznie na taki finał i na takie skrzydło, jakim jest... To nie dojechali. No nie dojechali. I właśnie, czy to świadczy o tym, że ten mecz był tak mocny, czy tak słaby,
że z brakiem lewego skrzydła oni tak równą rywalizację toczyli koniec końców z tym Kędzierzynem. No wiesz co, no i popatrz, i teraz jakby oczywiście te statystyki to są tak dla fachowców do oceny, bo piłki w jakich sytuacjach, jakich atakowali, one były, bywają różne, też nie można tak jeden do jeden określić, czy te statystyki, bo jeżeli masz inteligentnego zawodnika i jest piłka na przykład ciągnięta z pola, to on będzie nabijał, czyli traci jakby wartości już tych statystyk, one nie będą jakieś tam wysokie, natomiast oznacza to, że generalnie gra dla drużyny, tak? Opar piłkę o blok. Ja uważam, że trochę zawiódł Tomek Forna, trzeba to jasno sobie powiedzieć, że to jest kolejny mecz przeciwko Zaksie. Nie wiem, czy on ma dzisiaj jakąś w głowie blokadę tutaj, że jeżeli wychodzi przeciwko właśnie drużynie z Kędzierzyna, to jakaś niemoc go dotyka, ale Tomek, no my go uważamy za jednego z takich najlepszych zawodników, myślę, że takiego chłopaka do szóstki, do grania też w reprezentacji, chociaż patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje, załóżmy w lidze włoskiej, gotowość Leona, Kamila Semeniuka, robi się strasznie ciasno na pozycji przyjmującego w reprezentacji i to będzie naprawdę tutaj bardzo fajna walka. I pewnie sen z powiek będzie spędzało tutaj Grbiczowi, kogo wziąć, powołać do grania, ale mówię, no trochę zawiedli, skrzydłowi zawiedli. Ja wie, na przykład, dobra, Klewno dla mnie, no to takiego porównania bym użył, że to jest taki wersja francuska Śliwki. Umie praktycznie ten chłopak zrobić wszystko z piłką. Umie atakować na wysokiej, umie zagrywać, w miarę dobrze mu się ta piłka w przyjęciu odbija, natomiast jeżeli mówimy tutaj i patrzymy na te statystyki, no to naprawdę słabe, tak? I wchodzi ci Szymurka, który no, jest uznaną marką, już powiedzmy to sobie, natomiast no, on jakby no, nie jest człowiekiem, który ma ci ciągnąć grę. To jest też facet bardziej od brudnej roboty. On ma wejść zagrywkę zrobić, ma dobrze bronić, może złapać coś w bloku i ewentualnie właśnie w tych pojedynczych akcjach gdzieś tam na siatce sobie radzić, ale to nie jest typ game changera. Ja tutaj za tego game changera uważam właśnie Tomka Fornala, który powinien jakby wziąć na siebie ten ciężar gatunkowy grania i on powinien tutaj zmienić jakby to oblicze tego grania, nie? Brakło takiego lidera wyraźnego Jastrzębiu, twoim zdaniem? Takim jak być może był właśnie Olek Śliwka, czy to nie było decydujące? Czy to nie liderzy decydowali w tym przypadku, a bardziej równy poziom gry zespołów? Wiesz co, chyba wydaje mi się, że bardziej tak Zaksa, cały czas będę tak gdzieś tam powtarzał, że mają ten sposób na takie wygrywanie i tego będę się trzymał, że oni stanowią jedność, to jest taki zespół kompletny i wrócę do tego, co powiedział tutaj Patryk przed chwilą, jak się tutaj tak zastanawiamy nad tym, czy ta umiejętność zmian w tym zespole. Ja uważam, że dzisiaj w siatkówce pojawia się pewnego rodzaju problem. Problem albo wyzwanie, które muszą zmienić kluby, które muszą zmienić prezesi, dlatego że jest coraz mniej zawodników przywiązanych do barw klubowych. Dzisiaj w mojej ocenie jest tak, że oni po prostu są dzisiaj najemnikami, którzy w jakiś sposób pojawiają się w klubie, jesteśmy dzisiaj, gramy, a Zaksa ma jeszcze tą umiejętność, że stworzyła to Zaksa Family. Możemy się śmiać, czy nie, ale o tym się mówi głośno, że jest coś takiego i nawet sam wywiad, nie wiem, czy czytałeś Bartka Bednoża, który przychodzi i gdzieś tam podejrzewam, że w innym klubie nawet by takiego wywiadu nie dał, natomiast on mówi, ja chcę zasłużyć sobie na to, żeby grać w Zaksie. Pierwsze trofeum już zdobył, tak? Jako zawodnik już z Zaksą. Mają ten Puchar Polski. Zobaczymy, co będzie dalej, czy stać ich na tej fali, bo dzisiaj to jednak jest taka mocna winda poprzez wygranie takiego pucharu. Myślę, że to może bardzo mocno zbudować drużynę z Kędzierzyna w kontekście grania w playoffów, które się tam już nam zaraz zbliżają i powiem wam, że no tak jak mówię, no ta Zaksa Family to jest coś takiego, że ci zawodnicy tam przychodzą i oni tam chcą grać, nie? A nie w każdym klubie wydaje mi się, że tak jest, że ci zawodnicy są, żeby tak troszeczkę przezimować, bo jutro im menedżer może załatwić i to nie tylko obserwujemy, myślę, u mężczyzn, ale i również w kobiecej siatkówce też się tak zaczyna po prostu dziać, więc tu trzeba byłoby się zastanowić, czy długofalowe kontrakty nie byłoby wartością tego, że podpisujemy długofalowy kontrakt, żeby przywiązać tego chłopaka do miasta, do tego, do kibiców i tak dalej, i tak dalej, no bo jednak, no fajnie by było mieć tych zawodników w kontekście jakiegoś takiego dłuższego budowania przynależności i takiego utożsamiania się, załóżmy, z Resowią, nie? Bo pamiętam, jak u nas było, no to dzisiaj mamy
Fabiana, dzisiaj mamy Pawła Zatorskiego, mamy Kochanowskiego. Myślę, że to są filary, wokół których powinno się i układa się, załóżmy, zespół Asekoresowi, bo Polakowi będzie najbardziej zależało. Jednak zagraniczni zawodnicy to zawsze będą najemnicy. Oni są dzisiaj, a jutro ich może nie być. I powiem wam jeszcze jedną taką rzecz. Rozmawiałem sobie, nie powiem tutaj nazwiska, żeby nie było, że jakieś tam informacje, ale przed samym wyjazdem na Puchar zadałem takie pytanie, czy jesteście gotowi, czy jakby atmosfera, to wiem, że jest bardzo dobra. Było jedno takie pytanie, jak sobie poradzimy z graniem pierwszego meczu o coś? No i niestety nie dźwignęli tego meczu, tak? I tutaj mówię o dwóch zawodnikach, przede wszystkim o De Falco, który no, grał fenomenalnie, a tutaj jednak jakbyś otworzył statystyki i będziemy mogli się posilić i powiedzieć tutaj tam, jaka tam eficiencja jego była, to było 4%, 33% w ataku, jeżeli chodzi o takie numery, no to mało jak na niego, nie? Zdążył przyzwyczaić nas tutaj wszystkich do tego, że to jest jednak chłopak, który na którym opiera Fabian do tej pory grę, tak? Maciek Muzaj też świetne, przecież całe poprzednie jakieś tam mecze, nagle okazuje się, że gra ci na minus 8 efektywności Maciek w ataku, tak? No to tutaj nie było za bardzo się chyba czym podeprzeć, tak? Fabian nie miał za bardzo no, możliwości, no bo nie możemy powiedzieć, że przyjmowali źle, bo przyjęcie było, wartość tam ponad 60%, więc to nie jest tak, że Rysowia przyjmowała źle, a jednak no, zawiodły chyba największe armaty w kontekście właśnie tego, że to był pierwszy mecz taki o coś, nie? Mam nadzieję, że wyciągną szybko chłopaki z tego wnioski. No właśnie, bo też do tego chciałem nawiązać, bo tak się zastanawiałem już przed pucharem, nawet jak jechali, tutaj były rozważania, czy będą faworytem, czy nie. Patrząc przez pryzmat tego, co działo się w całych rozgrywkach, tak? Nie udało się zwyciężyć z Jastrzębiem, nie udało się na razie zwyciężyć z Wartą Zawierczy, nie udało się zwyciężyć w Kędzierzynie. Resowia punktuje na tych, na których ma punktować w 100% i to też jest na plus duży, tak? Bo często się mawia, że mistrzostwo się robi nawet na tych wygrywaniu z tymi słabszymi. Natomiast w tych meczach z górą tabeli gdzieś ta Resowia, nie wiem, czy to dobre słowo, pękała, ale przegrywała, czy to w końcówkach, czy w trakcie setów, czegoś brakowało. I po raz kolejny wydaje się, że to jest ten problem, że znów przychodzimy do stawkę, znów przychodzimy z zespołem, który jest pewnie o podobnym potencjale siatkarskim i jednak ten zespół ma coś więcej. Czy to jest kwestia głowy stricte? Wydaje mi się, że tak. W większości wypadków, jak popatrzymy sobie na nagranie, to zresztą wracamy też do tego wywiadu, o którym mówiłeś tutaj, Kuby Popiwczaka, który stwierdził, że no, oni przegrali głową, nie? Jakby cały czas będziemy szli w tym kierunku, że przy zbliżonych umiejętnościach wszystkich drużyn, a uważam, że ta czwórka, która była tutaj w finale Pucharu Polski, to są chyba najlepsze zespoły, które mamy obecnie. Jeszcze może byśmy dokoptowali w tym momencie dobrze grającą Politechnikę Warszawską i to byśmy mogli powiedzieć, że projekt, Politechniki już nie ma, projekt, że projekt Warszawa to jest taki zespół, który mógłby dołączyć i faktycznie to jest nasze takie, wiesz, kwintesencja tego, co my mamy dzisiaj w polskiej lidze, więc przy zbliżonych i jak porównasz sobie pary, nie wiem, przyjmujących, to każdy z tych zespołów ma fenomenalne pary przyjmujących. Urosz Kwolo, fenomenalna para. Śliwa Bednosz, fenomenalna para. De Falco Klemen, bardzo, bardzo dobra para, fenomenalna, tak? No tutaj nie ma jakby słabości, jeżeli chodzi o pozycje środkowe, jeżeli chodzi o pozycję libero. Mieliśmy top topów. Więc uważam, że jednak na samym końcu w takich spotkaniach decyduje jednak ten faktor takiego, wiesz, przekonania, przygotowania mentalnego drużyny. I o tym chyba chłopaki mówili w telewizji takiej ze Słoneczkiem, jak była tam rozmowa przed w jednym z takich programów którejś tam strefy. Była rozmowa i tam właśnie, żeby nie było tych wyświektanych powiedzeń takich, że decyduje forma dnia i tak dalej, i tak dalej. I może nie zadecydowała forma dnia, ale chyba bodajże Swendro powiedział takie fajne słowa, że tutaj może zadecydować właśnie takie przygotowanie mentalne drużyny. Jak ona przyjedzie, jak ona będzie nastawiona do grania i co się wydarzy w tych głowach. I uważam, że to miało kluczowe znaczenie. Wiesz co, bo nawet tutaj jak był Fabian u nas na audycji, to też rozmawialiśmy na temat tego, że atmosfera, oczywiście można mówić o tej mitycznej atmosferze w drużynie, ale atmosfery budują dobre wyniki. I ewidentnie widać w tym roku to, że tak jak ty mówisz, a propos nawet Asekoresowi, że jak na przykład nawet nam nie szło i ciężko było, na przykład w meczu z Lublinem ostatnio,
to i tak był ten gen zwycięzcy w tym momencie w Resowie, to my jesteśmy Resowią, jesteśmy na czele tabeli, ten Lublin może nas gryźć, ale nas nie zagryzie, to my ich dopadniemy na końcu, tak? A tutaj można powiedzieć, że role się trochę odwróciły i o ile w tym sezonie faktycznie chyba Resowia wyleczyła się w porównaniu z poprzednimi latami z tego takiego problemu związanego z tym, że gdzieś jakaś wpadka jest na początku sezonu z kimś notowanym niżej w tabeli. No pamiętasz, mówili o nas Janosiki, nie? Bo nie ze względu, że jeździmy z Janosikiem. Tylko, że zabieraliśmy bogatym, a oddawaliśmy biednym i faktycznie było to ileś tam razy, że czasami trzeba było się postarać później, no bo traciliśmy gdzieś te głupie punkty właśnie w meczach, w których nie potrafiliśmy się zmobilizować, a potrafiliśmy się mobilizować dobrze na rywali, którzy no, są jakby zdecydowanie lepsi, tak, z górnej półki. A tutaj, no, nie wiem, czy to jest jakiś problem na dzień dzisiejszy, to wiesz, czy jakby... Ja ci przepraszam, że przerwę, no? Resowi w tym momencie według mnie nie ma tego problemu, bo już tyle pokonaliśmy tych zespołów niżej notowanych według mnie, że jest ta pewność, dobra, i tak ich finalnie pokonamy. Ale nie, mówię o innym problemie, bo tutaj to, co... Z górą. Tak, co zwróciliśmy na to uwagę, że to jest kolejny etap, że to jest czwarty czy piąte spotkanie, o już takie, załóżmy, topowe. Gdzie przy po 24 zaczyna się robić którym inaczej. Gdzieś tam nie potrafiliśmy sobie w jakiś sposób poradzić, nie? I to jakby no, pytanie nie do mnie, no nie siedzimy z opakami codziennie na treningach. Jak widać, no jest odmieniona ta Resowia, to trzeba przyznać szczerze, że sprawia ogromną frajdę patrzenie na nich, jak oni sobie poczynują na boisku, jak się już rozpędzą i jak idzie wszystko po ich myśli, to naprawdę jest to potwór nie do zatrzymania. Natomiast no pytanie, jak można doprowadzić do tego, żeby też się ten potwór rozpędzał z tymi topowymi zespołami, tak? Żeby taki Torej czy Maciek dźwignęli, żeby te statystyki były zdecydowanie większe. No to ileś tych składowych na pewno było. Nie wiem, co mogło mieć jakieś tam znaczenie, no to myślę, że trener, myślę, że oni sami doskonale zdają sobie z tego sprawę, co mogło być przyczyną, załóżmy, takiego no, słabszego jednego występu. Ale wiesz co, tak powiem ci szczerze, że ten Puchar Polski też miał takie według mnie szczególne znaczenie, bo nie było takiego kopciuszka. Tak jak zawsze gdzieś w Pucharze Polski kopciuszek się zdarzy, a tu jednak nie. Mamy w tej Final Four cztery najlepsze drużyny i tutaj ty mówiłeś o słabszym występie Tomka Fornala w finale, ale w półfinale on blokował, kolejny blok był coraz bardziej spektakularny i mam wrażenie, że każdy ten uśmiech uśmiech. Po dobrym bloku czy po dobrym ataku to powodował jeszcze większy zjazd pewności siebie w Resowie, prawda? I jakie dwa oblicza w kontekście tych dwóch dni, załóżmy jednego zawodnika i też mam wrażenie, że no Zaksa miała chyba mimo wszystko no właśnie, to fajnie by było z Tomkiem pogadać, jakie były jego odczucia, nie? Co on czuł, bo to można pewnie napisać jakąś książkę no, ciekawą, taką dla tych młodych ludzi, którzy chcą uprawiać sport na takim wysokim poziomie, ale nie pod kątem tego, jak on się czuł fizycznie, tylko jakie przeżywał właśnie, wiesz, jakie miał myśli, co dotyczyło jakby działania na boisku, w którym momencie, nie wiem, poczuł, że jest niesiony za seko, że wygrają i że nie będzie tutaj miał żadnego problemu, że to jest ich mecz, a w którym momencie na przykład wychodząc z Kędzierzynem już wiedział, że tego meczu nie wygrają, nie? Chociaż i tak patrząc na tak jak mówisz, obrazek tego trzeciego seta, gdzie oni dalej walczyli, no to czapka z głowy, bo wiele zespołów po dwóch takich gongach, że tak wszystko się wyrażę, po takich porażkach, no to by się załamała, a Jastrzębianie pomimo wszystko dalej walczyli i tak jak mówisz, no trochę cyferki by były lepsze i by się mogło okazać, że tego meczu byśmy oglądali troszeczkę więcej, troszeczkę dłużej byśmy po prostu siedzieli i patrzyli na to. No, to ale wiesz, Tomek, z Tomkiem jest o tyle fajnie, że to, co on nie dogra w ataku, to zawsze ci da w przyjęciu albo na odwrót w bloku, w zagrywce i to jest taki zawodnik kompletny. Mam wrażenie, może nie chcę go w buty wsadzać Michała Winiarskiego, ale to jest dla mnie bardzo podobny zawodnik, który w każdym elemencie jest w stanie dać dużo, tylko chyba takiej regularności jeszcze mu brakuje. A mówię, nie chcę tutaj się pochylać tylko i wyłącznie nad Tomkiem, bo bardzo go lubię. Miałem okazję go poznać i według mnie jest świetnym gościem, jeżeli chodzi o grę w siatkówkę. No, ale to też, prawda, daje ten smaczek. Ty wspomniałeś tutaj Defalco, Muzaja, no bo o nich się mówi, tak? Fornal o nim się mówi. Tak samo w Zawierciu będzie się mówiło o Uroszu, czy w Kędzierzynie o Olku Śliwce. Kiedy on zagra 9 dobrych spotkań, to się mówi, pomni ten jeden słabszy, prawda? I to uroki sportu. Zawsze tak będzie.
Natomiast to, co do Tomka, się w 100% z tobą zgadzam. To jest chłopak, wiesz, który ma olbrzymi potencjał i myślę, że to jest do lata do grania w reprezentacji, bo to jest chłopak, który przy takim wzroście, przy takich warunkach fizycznych, których posiada, to jest mega sprawny i to, co powiedziałeś, gwarantuje ci element przyjęcia, który dzisiaj no, w siatkówce takiej na wysokim poziomie jest kluczowy. Dzisiaj on ma problemy, wydaje mi się, z rozwiązywaniem pewnych rodzajów w ataku, tak? I on się musi tego nauczyć, musi się nauczyć poradzić sobie, że no, nadchodzą takie, czasem przychodzą takie momenty, że trzeba po prostu zagrać trochę inaczej, tak? Nie, głową muru nie przebijesz, jak to mawiają, trzeba znaleźć czasami inne rozwiązania. Drużyna też powinna się nauczyć znajdować jakieś tam inne rozwiązania, no bo nie zawsze będziesz jakby wyśmielicie w tym sobie tutaj, czy może wrzucimy do ogródka, do Toniutiego, wiesz, że mógł na przykład więcej grać środkiem, albo szóstą strefą, albo no nie wiem, uruchomić kogoś innego trochę, obciążając i schowając Tomka, żeby w elementach, tak jak mówisz, przyjęcia obrony, zagrywki dołożył i bloku, ale trochę go schować. Natomiast no mają taką, a nie inną charakterystykę dzisiaj swojej drużyny, którą opierają w głównej mierze o to lewe skrzydło. Natomiast no, pamiętaj, że przed pucharem też wyskoczyły jakieś tam statystyki, gdzie policzył też jeden z redaktorów z dużym nosem Polsatus Kuba policzył statystyki Boye i jak popatrzymy na statystyki Boye, no to miał tragiczne, nie? I przed samym pucharem. A tutaj do tych statystyk, czyli dźwignął sobie poziom, ale oni pewnie też analizowali przed tym, jakie mają statystyki, co jest dzisiaj ich silną stroną, co jest mocną stroną. Wiesz, jakby no pewnie Kędzierzyn też po drugiej stronie siedzą mądrzy ludzie, którzy analizują, którzy oglądają wnikliwie to ostatnie spotkania, które się tam wydarzyły. To są taktyki przygotowywane, wiesz, nocami. Ci ludzie tam nie śpią po nocach, żeby przygotować odpowiednie, załóżmy, kierunki ataków, odpowiednie ustawienia, rotacje, żeby po prostu odczytać swojego przeciwnika. Tak, wracając jeszcze na chwileczkę do Resowi, może to pytanie się gdzieś tam będzie wiązało z tymi, które już padły, ale pewnie doskonale odczułeś też na własnej skórze przez te ostatnie lata. Było tak, że troszeczkę to ciśnienie w Rzeszowie spadło, bo tych wyników nie było, albo ten taki balonik, to duże oczekiwanie pękało błyskawicznie. Natomiast teraz mam wrażenie, że ten rzeszowski balonik się znowu troszeczkę nadyma, tak? Bo są dobre wyniki i to oczywiście jest poparte tym, co się dzieje, więc to nie jest nic pewnie na wyrost, ale kibice chyba znowu uwierzyli, że to może być ten sezon, bo wierzyli, że w ostatnich latach nas praktycznie w ogóle nawet nie było w Pucharze Polski, tak? Natomiast po tych 36 latach, że ten puchar można wygrać, wierzą, że można zdobyć medal i myślę, że większość już wierzy, że można zdobyć złoty medal. Jak uważasz, czy ten balonik, który się tworzy na pewno, to, że znowu wraca w Rzeszowie ta moda na siatkówkę, to, że dużo też kibiców naszych pojechało do Krakowa, będzie pomocą dla tych chłopaków, czy niekoniecznie oni to dźwigną? Czy jeszcze potrzebują czasu, żeby się obudować jako zespół? Bo chociaż mówimy, że już ta stabilizacja troszkę nastąpiła w tym sezonie, to jednak ten zespół jako taki jeszcze nic nie wygrał. Czy on na razie te porażki, które poniósł, tak, tutaj w Pucharze Polski, czy te w meczach ligowych z górą tabeli, mogą go zbudować na tyle, że on już teraz odpali w playoffach i będzie takim naprawdę bardzo mocnym koniem mentalnym, że dźwignie tą presję, która tutaj w Rzeszowie znowu moim zdaniem na dużą skalę rośnie? Ja ci powiem, ja myślę, że ta presja nigdy nie zmalała. Mhm. W Rzeszowie zawsze ludzie kochali siatkówkę, uwielbiali na nią chodzić. To, że przez jakiś czas na Podpromie może nie wypełniało się w 100%, a znowu mamy dzisiaj 100% frekwencję i ludzi na trybunach, jest efektem dobrej gry. I ja przypomnę wam, że my zdobywając Mistrzostwa Polski nie wygraliśmy ani jednego pucharu. Dalej czekamy 36 lat, czekamy dalej na ten puchar wymarzony, ale wygrywaliśmy Mistrzostwo Polski nawet po tym, jak przegrywaliśmy czy w finale Pucharu Polski, czy nawet odpadając w półfinałach Pucharu Polski. Ja jestem święcie przekonany, że Resowia to jest zespół, który, no nie wiem, potraktujmy to jako tam załóżmy wypadek przy pracy, tak, no bo to jest jedno spotkanie, to cały czas powtarzamy, że jednak Puchar Polski, no to są dwa mecze, które musisz zagrać równo, żeby wygrać, tak. Zagrała Zaksa dwa mecze równo, jako zespół, który może nie pokazał się z najlepszej strony siatkówki, najlepszej, jaką potrafią grać, ale zagrał je bardzo równo, bo zagrał i z Zawierciem dobre spotkanie i zagrał z Jastrzębskim. Natomiast Jastrzębie zagrało wyśmienite spotkanie z Asekorysowią, gdzie można powiedzieć, nasi nie dojechali.
No ale już w meczu, załóżmy, z Zaksą już nie utrzymali tego poziomu sportowego. I ja jestem święcie przekonany, że w tych playoffach, gdzie grasz zupełnie inaczej, grasz, masz ten taki margines błędu w postaci tego, że nawet jak przegrasz jedno spotkanie, to i tak wciąż, żeby zdobyć medale, no to musisz wygrać te 3 spotkania, tak? Także no, sądzę, że spokojnie Resowia jest tutaj w stanie nam pokazać znowu tą swoją taką zadziorność, tą swoją bardzo dobrą grę, bo to nie jest tak, że oni dzisiaj nagle po przegraniu półfinału Pucharu Polski odejmie im, przyjdzie ktoś magiczną różdżką i powie: o nie, panowie, dzisiaj już nie będziecie grali w siatkówkę. Ja uważam, że wręcz przeciwnie, to może być takim powozem jeszcze takiego zdenerwowania, jakiejś takiej sportowej złości, która spowoduje, że jeszcze pójdą do przodu i obym tego sobie i myślę Państwu życzę, żebyśmy oglądali jeszcze bardziej zadziorną Resowię. Wiesz co, tak, a jesteś przesądny w sporcie? George był przesądny, ale wiesz co, żeby się co lewą nogą wiązać, wkładać buty. Bo ja ci powiem, o co chodzi, bo tak już wspomniałeś o tym, tak się stawiałem, nawet się śmiałem z tego, bo Kuba Ziobrowski też o tym wspominał. Skoro 30... No bo wydaje mi się, że nie ma klubu chyba w tym momencie w naszym siatkarskim, który by bardziej pragnął tego Pucharu Polski jak Resa, ze względu na ten długi okres rozbratu. Oczekiwania. Pucharu, tak? Więc może tak teraz pół żartem oczywiście, a czy nie, no pół żartem, pełni żartem. Skoro ostatni Puchar Polski faktycznie, tak jak wspomniałeś, zdobył mój tato, Resowia wzięła Mateusza, ale się nie udało, to może ten moment, żeby zadzwonić po mnie. A, transfer medyczny na Puchar Polski. Ja się poświęca. Ostatni Masłowski ma szansę. Ja już myślałem, że pójdziemy tak, że to Masłowskiego jakiegoś stworzymy kolejnego, który będzie grał, wiesz, i młode pokolenie. Ale co, jeszcze nie do szansy. Nie chcemy czekać, nie chcemy czekać tak długo. Tak. To nie, no, robimy transfer, tak. To trzeba do pana prezesa Piotra zadzwonić tutaj, że jesteś gotowy, tak. Jutro mam umówione z nim spotkanie, mam nadzieję. Przedstawię to taką propozycję. Nie, no oczywiście teraz tak już na serio. Resowia będzie miała chyba bardzo fajną możliwość szybkiej odpowiedzi na ten Puchar Polski, no bo czekaj jeszcze w marcu teraz mecz w ramach rundy zasadniczej z Zawierciem i w Zawierciu, więc gorąca hala i z Jastrzębiem u siebie ten zaległy mecz. Wydaje mi się, że tutaj powinno być dobrze. Znaczy ja mam taką oczywiście nadzieję, bo tak, my tu wszyscy trzymamy kciuki bardzo mocno za naszą drużynę. Powiedz mi tak, w kontekście playoffów, przewidujesz, że ta sama czwórka, która była w Pucharze Polskim, to będzie ta czwórka, która będzie w Final Four, tylko że Puchar... No nie do końca, nie do końca. Powiem ci, że ja... Pogryzie ten projekt? Ja myślę, że ten projekt robi się strasznie niebezpieczny. Ja nie wiem, jaką pracę wykonał pan Graban. Miałem okazję z nim pracować w Londynie, gdzie tam ja pojechałem na tak zwaną sportową emeryturę, żeby poodwiedzać Londyn i pomóc trochę w promocji siatkówki, a Piotrek chyba wtedy był właśnie ze mną jako trener i tam żeśmy mieli okazję się poznać. Natomiast no, widać tą metamorfozę, widać świetną postawę dzisiaj Artura Szalpuka, który mocno daje, wiesz, znaki tutaj, że chciałby może wrócić do tej polskiej reprezentacji. Grają całkiem niezłą siatkówkę, więc oni mogą tutaj namieszać. Natomiast no, pamiętajmy, no, oni tam chyba są teraz na 5. miejscu, tak. A na 4. jest aktualnie Zaksa. No, ale mają taką samą ilość punktów. No i teraz myślę, że to będą bardzo ciekawe, arcyciekawe spotkania, które no, niekoniecznie stawiam dzisiaj tutaj Zaksa jako, wiesz, jako takiego murowanego faworyta, aczkolwiek podkreślam jeszcze raz, że takie wygranie Pucharu bardzo uskrzydla zespół, bardzo dodaje dużo pewności siebie, tym bardziej po takich spotkaniach, bo trzeba powiedzieć, że to spotkanie z Jastrzębskim było na pewno dla nich bardzo trudne, to nie jest łatwo wygrywać. Ja wiem, że na końcu wynik 3-0 brzmi jak 3-0, no ale wiesz, przegrywając 20-15, 20-16 i ty wyciągasz takie sety, to na pewno tą drużynę ci buduje, dodaje takiego plus 10 do mentalności. Już nie mówię tutaj o umiejętnościach, więc na pewno no, Zaksa będzie tutaj groźna. Ja nie wiem, czy tam jeszcze się nie mogą te zespoły w jakiś sposób przetasować, tak? No bo jeszcze powiem tam... Powiem ci, że no, wydaje mi się, że to będzie już walka na samej górze, bo Resowia 59 punktów, Zawiercie 56, Jastrzębie 55. I mecz zaległy z Resowią, także tutaj to jest tak, jeszcze to... Ale dobra, no ale teraz czysto ale teoretycznie mamy... Ciężko, pamiętajmy o tym, że przyjeżdża Jastrzębie tutaj grać, to nas za 3 punkty, to no. już jeżeli to będzie prawie mecz za 6 punktów, tak? No bo oni się zbliżą wtedy na 58, tak, oczek, a później masz jeszcze Zawiercie i ciężki teren w Zawierciu i nie daj Boże, przy 2 porażkach załóżmy Resowi, no Resowia może zjechać też na 4. miejsce, tak, czy nie? Bo tam, no, a 4. też będzie na 4. ciężko, to bardzo ciężko, ale załóżmy na 3. może zjechać. Ale nie? Powiem ci szczerze, że ja daleki jestem od jakichkolwiek kalkulacji i uważam, że to jest złe w sporcie, bo to koniec końców gdzieś tam... Ale to ja nie mówię o kalkulacjach.
kalkulacja. Ale ja nawet nie o to mi chodzi. Tylko wiesz, o co mi chodzi? Że to pierwsze miejsce to może bardzo boleć kogoś. Bo w półfinale trafiasz na Zaks albo na ten projekt, który jest na tym, tej fali zwyżkowej, o której mówisz. No, no też nie ma co się pastwić, no ale, ale, ale generalnie wydaje mi się, że to, ten Kędzierzyn no to jest bardzo silny i bardzo ciężko będzie tej... Ale wydaje mi się, że akurat Resowia lubi grać z Kędzierzynem i tam w tej naszej historii myśmy bardzo lubili. No bardzo, ja chyba Jastrzębie nam chyba nie leży tak dobrze jak Kędzierzyn, więc no nie ale wiem. Ale jest coś ciekawe, tak jeszcze dodam, że mam takie wrażenie, że te drużyny ewidentnie widać w tym roku falują. I Zaksa dostała taką falę do góry, jak przyszedł Bartek Bednosz. Ewidentnie widać, że Jastrzębie miało dołek, ale już z tego dołku, jak się ich ogląda, wychodzi. Duży dołek miało Zawiercie, ale też mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy oni, jak już wróci Tavares zdrowy, wszystko się tam poukłada, to już jest ten etap wychodzenia z tego dołku. A Rzeszów nie miał tego dołku. Może ten dołek właśnie przypadł na Puchar Polski i trzeba się z niego wydobyć przed playoffami i tyle. Wiesz co, ale chyba tylko Rzeszów ma na tyle komfortową sytuację, że mógł pracować cały czas, nie grając w żadnych pucharach, nie? Bo i Zaksa, i Jastrzębski, i Zawiercie uczestniczyło w Lidze Mistrzów, tak? I oni tam często narzekali na to, że nie było takiego czasu na tak zwany trening, nie? Bo to jesteś jednak w podróży, jak chcesz nawet poprawić jakieś elementy, to zbytnio nie masz na to czasu. Na tym treningu to jednak robisz tam rzeczy, które są najbardziej tu i teraz potrzebne, czyli analizując zespoły, poustawiasz jakąś taktykę, ale nie naprawiasz elementów, które ci szwankują. I Zawiercianie no jasno mówili o tym, że mieli okres. Oskar Karczmarczyk fajnie powiedział, że mieli pierwszy w ogóle jakiś taki dłuższy tydzień na to, żeby potrenować. No tego tak troszkę brakuje, no dla tych wszystkich zespołów, które są no, ambitne i które chcą grać w europejskich pucharach, niestety tak wygląda tydzień, no Resowia ma ten tydzień na spokojne się przygotowanie i taki solidny trening, ten mikrocykl jest poukładany, ja nie sądzę, żeby to był dołek, ja uważam, że to mówię, to był wypadek przy pracy, bardziej wydaje mi się, że tutaj chodzi o ten mental, takiego czegoś zablokowania się, tu bym się pokusił o rozmowę pewnie, nie wiem, z chłopakami, co to nie pykło, nie? To jest na pewno kwestia, natomiast jak spoglądamy na tą górną część tabeli, mniej więcej wiemy i wiemy też, że kalkulacji pewnie nie będzie, że oni zagrają po prostu tak, jak się uda, bo tutaj trudno też przewidywać, czy łatwiej rzeczywiście trafić na Zawiercie, czy nie. Myślę, że z doświadczenia też wiesz, że takich kalkulacji pewnie nie będzie. Wiadomo, że zawodnicy, podejrzewam, śledzą to wszystko, ale trzeba będzie grać i zawsze tak chyba było też na turniejach, że kto kalkulował, ten potem nie wygrywał. Natomiast ja jeszcze chciałem się odnieść do tej troszeczkę niższej części tabeli. Jesteśmy już pod projektem Warszawa, czyli od tego szóstego miejsca, bo ta walka o top 8 w tym sezonie może być najciekawsza od lat. Mamy szóste miejsce Tref Gdańsk, 44 punkty, ale 24 mecze. Stal Nysa 26 meczów i 43 punkty. Olsztyn 25 meczów, 40 oczek, jest Ślepsk Suwałki 38, Lug Lublin, no i ten Bełchatów 31, już pewnie bez chyba większych szans na 11 miejscu, ale tutaj jest szereg, no prawie 6 drużyn, które powalczy tak naprawdę o 3 miejsca. Jak to widzisz, bo też te zespoły no, falują, też mają trochę kontuzji, trochę problemów zdrowotnych. Kto finalnie z tej szóstki, no liczmy jeszcze PGS Krybuchatów, tak, pomiędzy Treflem a Skrą, te zespoły, kto z nich finalnie znajdzie się twoim zdaniem w tej rundzie playoffs, tej takiej bardzo ciekawej, pełnej smaczków walki wyjdzie zwycięsko? No powiem ci, szkoda w Olsztynie kontuzji Tuanigi, bo jednak prezentowali naprawdę bardzo dobrą, równą formę, fajnie grali, wiesz, tak na ten środek tabeli i myślę, że ten play-offy było bardzo realnie i bardzo możliwe. Dzisiaj wejście Pająka no niekoniecznie daje im możliwości takiego grania, jak grali i tutaj zobaczymy, jakie kolejne spotkania, to musielibyśmy prześledzić, jakie tam są spotkania, wiesz, kolejne, kto z kim i tak dalej, bo tutaj, bo jeżeli na przykład któryś z tych drużyn trafi na sam top, no to wiadomo, że będzie ciężko im zdobywać jakiekolwiek punkty, no to wiadomo, że ja obstawiam, że Tref zamelduje się na pewno, bo Tref gra bardzo fajną siatkówkę i fajnie się ogląda. Nysa po dobrym starcie troszkę obniżyła loty, ale to też jest zespół nieobliczalny, tak? Tam Bentara to jest w ogóle dla mnie jakiś tam człowiek, który coraz lepiej gra, coraz bardziej lepiej się rozwija, jeżeli chodzi o tą polską ligę. Ale przede wszystkim tam Gierżot i jeszcze Spółka, no to są chłopaki, które myślę, że mogą zrobić fajny wynik. Nie przekreślałbym jeszcze Ślepska.
Luke Lubin też ostatnio pokazał, że ta forma ich zwyżkuje. Potrafili się postawić świetnie tutaj. To był jeden chyba z lepszych meczów, jakie oglądałem, jeżeli chodzi o pierwsze dwa sety. Później już wyraźnie jakby drużyna trochę pękła z Lublina, ale to naprawdę grali bardzo fajną siatkówkę. I teraz pytanie właśnie, kto z kim będzie tutaj grał? To ja może inaczej cię zadam pytanie. Z którym z tych przeciwników, zakładając, że te drużyny wychodzą w tej pierwszej rundzie play-off na tą górę, wychodzą bez żadnych sentymentów, bez żadnych jakichś ciśnień specjalnych, presji, bo dla nich presja jest w tym momencie o wejście do play-offu i możliwość pochwalenia się, że w tej mocnej lidze, w tym play-offie się znaleźli. Z którym z tych przeciwników uważasz, że który gra na ludzie, mógłby być, przepraszam, najcięższy mecz? No, jeżeli by Trefl mógł spaść na ósme miejsce, to myślę, że Trefl był taką drużyną, która jest najgroźniejsza. Lublin pokazał, że też tutaj kilku chłopaków ma do udowodnienia coś komuś i zawsze będą się tutaj chcieli pokazać z jak najlepszej strony grając. Olsztyn raczej nie. Ja obstawałbym tutaj bardziej, mówię, najtrudniejszym chyba takim dla mnie przeciwnikiem z tej całej tutaj bandy to byłby gdański Trefl. Okej, wiesz co, to tak jeszcze chciałem się ciebie zapytać, bo jak już jesteś u nas w gościach, to chciałem się o takie dwa tematy organizacyjne zapytać. Pierwszy temat to jest związany z tym, bo powiem szczerze, że nie mam zbyt dużej informacji, bo to jest tylko taka gdzieś informacja w mediach rzucona, może coś więcej słyszałeś, na temat ewentualnego jeszcze rozwiązania związanego z przyspieszeniem rozgrywek ligowych w tym sezonie, z uwagi na przybycie selekcjonera na Puchar Polski. Gdzieś potem jakieś rozmowy się odbyły, żeby jeszcze jakąś formułę, tylko ja powiem szczerze, że sam nie rozumiem, czy to chodzi o ten sezon, o kolejny sezon, ale tak zrozumiałem, że chyba o ten sezon chodzi, żeby przyspieszyć te rozgrywki, tą fazę play-off, żeby kadrowicze mogli jeszcze dłużej troszkę odpocząć. Coś ci się obiło uszy, jeżeli o to chodzi, czy nie bardzo? Nie jest mi nic wiadomo na ten temat, więc spróbuję zasięgnąć języka i najwyżej ci napiszę. Nie, to sobie pewnie generalnie prędzej czy później zaraz się dowiemy, nie? Ja myślę, że nie można zabierać ludziom przyjemności z oglądania playoffów, nie? Ja uważam, że zawsze playoffy powinny być rozgrywane bez względu na to do trzech wygranych, dlatego że wszyscy czekamy na playoffy. Granie dla mnie playoffu pierwszego, nie wiem, czy to zostało zmienione, bo już nie pamiętam, czy zostało, że pierwszy playoff był grany do dwóch spotkań. To jest zbyt duże ryzyko, bo jeżeli grasz z przeciwnikiem, którego powinieneś nominalnie pokonać, ale przegrywając jedno spotkanie, już masz, że tak powiem, trzęsące się ręce, jedziesz do nich i co? I wtedy może być duża niespodzianka, więc te trzy mecze dają ci taką pewność grania, że nawet jakby się coś wydarzyło, to nie daj Boże, zawsze jesteś w stanie sobie to dźwignąć, a poza tym chodzi o to, że my wszyscy czekamy na te play-offy. Na te spotkania takie na najwyższym poziomie, na te spotkania tych drużyn, które są w tej czołowych, na tych czołowych miejscach, które pokazywały do tej pory, że grają tą najlepszą siatkówkę, taką najbardziej widowiskową dla oka. No i myślę, że to nie można przyspieszać. No tak jak rozmawialiśmy, byłeś u nas w kwietniu i też wtedy wspominaliśmy, to były chyba akurat wtedy mecze Resowi z Zawierciem, że mamy dwa mecze, dziękujemy, po playoffach tak naprawdę, natomiast to dodam tylko, tak już jest ten przynajmniej aktualny wciąż system rozgrywek trzech. Ten stary, do trzech, wygranych, do trzech wygranych, dwa mecze u siebie, wyjazd. To też święto. Ja pamiętam jeszcze te czasy, ty też je doskonale pamiętasz, bo praktycznie całe twoje życie siatkarskie to były te play-offy takie, gdzie grało się dwa mecze dzień po dniu u siebie, jechało się na wyjazd i kibice tym żyli, tak? Dwa dni święto siatkówki tak naprawdę, takie mini, i chyba też zdecydowanie mniej loteryjny system. Po pierwsze dla tego zespołu, który jest premiowany, bo jest z góry, że gra dwa mecze u siebie, jak je wygra, to praktycznie już jest w bardzo dobrej sytuacji, tak? Psychologicznej, a nie, że mieliśmy taką nawet sytuację przez chwilę, że był pierwszy mecz, grasz na wyjeździe, przyjeżdżasz u siebie, jak wygrasz, to masz drugi u siebie, no jedź na pierwszy mecz w tej chwili w kontekście Resowi do Gdańska, nie daj Boże przegraj, przyjeżdżasz u siebie, no gigantyczna presja, a rywal już nie ma nic do stracenia, bo ma jeszcze w zanadrzu drugi mecz, no to absurdalne, loteryjne wręcz sytuacja, natomiast tu chyba ten system, ale patrząc przez pryzmat rozgrywek ligowych, jest najlepszy. Innego zdania na pewno jest trener Gbicz, który chciałby mieć zawodników jak zawsze, trenerzy reprezentacji chcą mieć jak najszybciej reprezentantów, którzy mają być wypoczęci po to, żeby grać w reprezentacji, ale to możemy sobie tutaj dyskutować, bo to jest jakby
Na osobny program, myślę tutaj do rozmowy. Ja uważam, że generalnie władze FIVB, CEF-u powinny zasiąść i zrobić sezon po prostu przez cały rok. Co byłoby z atrakcyjnością dla kibiców, klubów, które mogłyby w tym momencie pokazywać i promować swoje marki przez cały rok, a nie tylko przez określony, nie wiem, okres tych 5, 6, 7 miesięcy, w zależności od tego, czy odpadasz i grasz w playoffach, czy nie. A robić tak, jak robione jest po prostu w piłce nożnej, przerwy na okres reprezentacyjny, na przygotowania, bo na wszystko by było wtedy czas. Wtedy można byłoby grać w tym odcinkach tych tygodniowych, tak? Czyli gramy piątek, sobota, ewentualnie jak ktoś gra w Lidze Mistrzów, to jest ta środa tak zwana Ligi Mistrzów, ale wszyscy mają na wszystko czas, nie musi się z nikim nic spieszyć, te mikrocykle byłyby poukładane, wszyscy myślę, by byli zadowoleni, no ale to jest kwestia, mówię, rozmowy z władzami tutaj światowej siatkówki i europejskiej siatkówki, żeby no, próbować prowadzić taki system całorocznego grania. I to by było chyba takie najlepsze rozwiązanie. Mhm. Ten taki jeszcze drugi wątek chciałem poruszyć, no bo tutaj mówiliśmy też o tabeli w plus lidze. No jak Resowia była na dole, to praktycznie w całej Polsce poruszało się temat Resowi na dole tabeli, prawda? Powiedz mi, no bo to też nie możemy mówić za tego tematu, bo byłeś wieloletnim zawodnikiem z sukcesami z klubem Chatów. Nie na zasadzie pastwienia się, prawda, nad tym klubem, tylko bardziej takiego gdzieś twoich uwag merytorycznych. W czym ty upatrujesz w tym momencie ten problem Skry, że ona po zmianie trenera nawet nie widać tego tak zwanego efektu świeżości tej nowej miotło, o czym się często mówi, że przychodzi trener Gardini, a tam mam wrażenie, że problemy są te same, jak się ogląda ten zespół, całkowicie z boku, prawda? Wiesz co, no, musieliby, żeby się w ogóle w jakiś sposób wypowiadać na temat, jakie problemy drążą dzisiaj Skrę Bełchatów, to powinniśmy tam być, oglądać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno możemy powiedzieć jedno, że oglądamy obraz jednego zawodnika, który no, od początku wiedzieliśmy wszyscy, jaki ma charakter. Natomiast czy on ma dobry charakter, czy nie ma dobrego charakteru, w zeszłym roku udało się w jakiś to sposób przykryć, bo były efekty, były wygrywane i tak dalej, i tak dalej. Zmiany na kluczowych pozycjach, odejście Badipura, które osłabiło moim zdaniem element przyjęcia bełchatowskiej Skry, bo dzisiaj mając Lance i Koja, to na pewno nie jest to para, wiesz, Badipur nawet z Kojem. To jakby tutaj jest przede wszystkim chyba takie moje zdanie i to, co ci powiedziałem o tym Koju, który jest taką tykającą bombą, jak dla mnie, to jest człowiek, który może zrobić, że ma dwa oblicza, może ci ten zespół ciągnąć do przodu, a może ci go po prostu pociągnąć w dół i chyba mamy dzisiaj świadectwo tego jakby drugiego człowieka, czyli tego gorszego oblicza tego zawodnika, nie? Ale to każdy z menedżerów, czy prezesów, który kupował tego zawodnika, no zna tego zawodnika. To nie jest chłopak, który pojawił się dopiero pierwszy rok na rynku i tutaj podejmujesz takie ryzyko, że ten chłopak może ci dobrze grać, a może ci inaczej grać. No Wasina nie jest takim zawodnikiem, który wejdzie i będzie ci trzymał taki poziom sportowy, który zagwarantuje ci, no to jeszcze nie jest gotowy chłopak na granie. To jest fajny chłopak, myślę, że przyszłościowy w kontekście jakiegoś tam rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie jest chłopak, który ci zagwarantuje ten poziom. I jeszcze taki jeden wątek, bo mamy taki troszkę może miszmasz dzisiaj, ale korzystamy z obecności naszego gościa i też chcieliśmy tak króciutko może zahaczyć delikatnie, bo czas już nas tutaj nagli, temat reprezentacji. Coraz częściej pojawiają się w mediach te pytania, czy Nikola Gbic rozmawiał już z Fabianem Brzyzgą i jak to będzie wyglądało. Mieliście Fabiana, trzeba się było zapytać. Fabianowi oszczędziliśmy tych pytań. A nie, że oszczędziliśmy, po prostu, skoro wszyscy pytają o to samo, to my... To wy nie będziecie pytać. Aha, to dobra, no. Ale tutaj mnie pytacie. Tak. Ja ci nie pytam o Fabiana. Ja, jeżeli chodzi o reprezentację, chciałem się zapytać o kogo byś widział, że może być kimś, o kim po sezonie reprezentacyjnym będzie się więcej mówiło niż po sezonie ligowym ewentualnie. Ale tu Maćkowi nie zabieram chleba, wywołał temat Fabiana. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. No, to jest jakby... Fabian w tym sezonie gra bardzo dobrze i trzeba powiedzieć sobie jasno, że jest jednym z takich jaśniejszych punktów Resowi i bez dwóch zdań ja bym powiedział, że może nie to, że należy, musi, ale jakaś rozmowa z trenerem powinna się odbyć, z trenerem reprezentacji, bo tutaj mówimy o trenerze reprezentacji, bo Fabian... Nie wiem, czy odnoszę takie wrażenie, że wszyscy myślą, że Fabian jakby dostał powołanie do reprezentacji i był drugim w reprezentacji, to on by się obraził. Na wszystkich
i powiedziałby, że jestem naburmuszony. Nie, to jest zupełnie inny chłopak. Ja dzisiaj wiem, że Fabian by mógł zaakceptować nawet rolę drugiego, jeżeli miałby taki pomysł. A patrząc na to, co się wydarzyło, załóżmy w Skrze Bełchatów na grze dzisiaj Grześka, który zaakceptował rolę jakby drugiego zmiennika i to jest najlepszy zmiennik chyba na świecie jako drugi, ale nas chyba jako reprezentacji Polski nie stać po prostu na to, żeby Fabiana Dżyzgi nie było dzisiaj w reprezentacji Polski, jeżeli chodzi o rozegranie. Jego doświadczenie, umiejętności stanowią o tym, że powinien się znaleźć w kręgu zainteresowań trenera Grbicza. Natomiast jaki ma trener Grbicz na to plan, to już jest, wiesz, jakby zupełnie inna sprawa, bo to on zarządza, jego będziemy rozliczać za to, jaki projekt będzie prowadził, bo może faktycznie nie pasuje mu charakterologicznie Fabian, może, nie wiem, zrobił sobie jakiś zupełnie inny wywiad, może dotyczy to zupełnie też innych rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o Fabiana Dżyzgę. Ja patrząc ze swojego, jakby tutaj ze swojej pozycji, uważam, że zadzwoniłbym, natomiast czy Grbicz zadzwoni, to już od niego tylko i wyłącznie będzie zależało. To ja wrócę do tego swojego pytania. Uważasz, bo tu chyba najgłośniej się cały czas mówi w kontekście kadry, bo teraz ta kadra będzie bardzo rozbudowana i już wielu zawodników też w tej kadrze powołanych, może nie, że grali, ale powołanych, bo tu bym oddzielił tych, co grali, byli i po prostu byli powołani, prawda? Ale czy Gierżot to jest faktycznie ta osoba, która może być w sezonie kadrowym, póki kadrowicze ci podstawowi nie dojadą tym największym wygranym według ciebie? Bo tutaj sezon ma taki bardzo otwarty, wiadomo, że on w ofensywie bardzo, bardzo dużo, w defensywie raczej jeszcze sporo do nauki albo do takiego nabrania doświadczenia, pewności, ale czy to jest to takie nazwisko, które tobie też się nasuwa jako ten taki pierwszy człowiek z Polski w sensie w tego roku w tym sezonie reprezentacyjnym, o którym inne kraje jeszcze nie wiedziały, a się dowiedzą? Myślę, że tak. Myślę, że on jest bardzo ciekawą postacią, która gdzieś tam wypłynęła w tym roku. Dostał szansę grania. Daniel Pliński świetnie z nim pracuje. Widać, że ten zawodnik poczynił duże kroki do przodu. I na pewno wydaje mi się, że Liga Narodów powinna być potraktowana jako taki, tym bardziej, że mamy finał u siebie, czyli jakby jako gospodarz mamy zagwarantowany udział w finale, powinna być potraktowana w ten sposób, że my tych młodszych zawodników do pewnego momentu będziemy mogli wykorzystać i nauczyć ich grać z biało-czerwoną flagą na piersi, bo to nie jest łatwe. Sam doskonale wiem, że jednak przywdzianie jakiegoś takiego trykotu biało-czerwonego z orłem na piersi to jest dodatkowe parę kilogramów w gaciach, można tak powiedzieć. To nie jest takie proste. I im szybciej oni wejdą, im szybciej nauczą się, a to jest chyba taki element tych rozgrywek właśnie dające im możliwość, bo to jest bardzo komercyjny turniej, fajnie jest go wygrać, bo jest duża kasa do wygrania, można się fajnie pokazać na rynku, załóżmy sportowym, siatkarskim rynku, ale można też dużo z tego wynieść i dużo się nauczyć, tak? A nic się nie stanie, jeżeli my na dobrą sprawę w tym, załóżmy, tych pucharowych tych fazach nie będziemy wygrywać. To nie będzie rzutowało poza rankingiem, który dzisiaj jest tak stworzony, że każdy mecz się liczy do rankingu FIVB. Jeżeli chcemy być na pierwszym miejscu, co przed jakby nadciągającymi igrzyskami olimpijskimi i kwalifikacjami, będzie też dla nas kluczowe, żeby w tym rankingu być jak najwyżej, bo to dam szansę na ileś tak turniejów kwalifikacyjnych do grania. Ale wracając i reasumując, myślę, że jest kilka bardzo ciekawych osób, na przykład tego młodego Hawryluka. Powołałbym do reprezentacji i dał mu po prostu też się zmierzyć, już poczuć mu przynajmniej jedno, dwa, trzy spotkania takie, żeby chłopak popatrzył, jak to jest. On wychowywał się w reprezentacji juniorskiej, ale żeby nałożył ten biało-czerwony trykot, bo to jest moim zdaniem też taka perełka, która wyrasta dzisiaj. To jest chłopak bardzo młody, który ma ogromny potencjał, patrząc tutaj na pozycję libero. Dzisiaj może jeszcze z przyjęciem nie jest tak, jakby sobie pewnie tego życzył, że to jest ten element, na którym musi dużo pracować, ale niesamowite czucie w obronie. A przyjęcie przyjdzie przede wszystkim z liczbą odbitych piłek, czyli u niego kolejny rok będzie dokładał i ten element będzie na pewno się bardziej stabilizował. Tak? Jest naprawdę bardzo duży, wymagający wachlarz
zawodników do sprawdzenia, że tak powiem, w polskiej reprezentacji. No właśnie, też tutaj bardzo ciekawy wątek, ale to już też pewnie na odrębną dyskusję samego lewego skrzydła, tak? Bo jak wspominałeś chociażby tutaj, że Artur Szalpuk znowu zaczyna pukać i przypominać o sobie w kontekście kadry, to sobie pomyślałem, kurczę, no zaraz będziemy mieli przynajmniej 8-9 zawodników, z których tak naprawdę każdy zasługuje na powołanie. Może no, i każdy z nich pewnie mógłby grać w szóstce dodatkowo, albo w innej reprezentacji pewnie stanowiłby sile, a tu może w ogóle go nie być nawet w szerokiej kadrze, tak, bo będzie 4, maksymalnie 5 miejsc dla przyjmujących na jakieś poważniejsze turnieje. Szykuje się chyba ciekawa walka i tutaj z jednej strony pozytywny na pewno ból głowy trenera Grbicza. No wiesz, fajne jest mieć z czego wybierać, a nie tak jak niektóre reprezentacje dzisiaj się zastanawiać, kogo powołać, a my mamy akurat tą możliwość, że dzisiaj naprawdę tych chłopaków jest dużo, no, natomiast też trzeba patrzeć w przyszłość i już szukać kolejnych, szkolić kolejnych, bo to mówię, no dzisiaj są, jutro ich nie ma, umarł król, niech żyje król. Ja w swojej głowie mam poukładaną pierwszą czwórkę przyjmujących, zobaczymy, czy się sprawdzi, jeżeli chodzi o trenera Grbicza, jaką on ma dzisiaj wizję budowania drużyny. No, jestem ciekaw, tak? Zdradzisz czy nie? Nie zdradzę. Dobrze, ale wiesz, co jest, tak, żeby tak nie było zbyt słodko, to mówimy, że możemy mieć 8 przyjmujących, ale pamiętajmy, że na boisku dalej będą tylko 2. I żeby znowu nie było tej sytuacji, że mamy 8, a wychodzi Tine Urnaut z Klemenem Cebulem, prawda, i robią swoją robotę też. A czy wydaje mi się, że już w kwestii Słowenii to już nie ma co poruszać, ten temat przygryźliśmy tak. I go pokonaliśmy już ten to temat. Tak, ten temat na pewno tutaj jak taka mantra powraca, ale wierzymy, że po raz ostatni, mam nadzieję, że dobry okres reprezentacyjny przed naszą kadrą, na razie chyba zacieramy ręce na to, co przed nami w playoffach, mam nadzieję, że nam się uda spotkać i podsumować to gdzieś tam po sezonie. Zobaczymy, czy te przewidywania się sprawdziły. Dziś czas nasz dobiegł końca. Krzysztof, bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Pozdrawiamy i do usłyszenia. 89 FM. Akademickie Radio Centrum.